Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę śniadaniową. Potrzebować będziemy dwie średniej wielkości marchewkę, jedną cebulę, szczypiorek, 15 deko szynki, dwie łyżki majonezu, dwie łyżki kwaśnej śmietany i puszkę groszku konserwowego. Cebulę i marchewkę. Cebulę posiekam, a marchewkę zetrę na tarce o dużych oczkach i podsmażę na łyżce tłuszczu. Ostudzę. Szynkę pokroję w paseczki i później połączę sałatkę. Teraz rozdrabniam cebulę, marchewkę i szczypiorek. Cebulę już mam zeszkloną. Dodaję startą marchewkę. Będę przesmażać około 5-7 minut. To w zależności, czy lubimy taką marchewkę al dente, czy lubimy miękką. Jeżeli miękką, 10 minut. Jeżeli taką al dente, 5 minut wystarczy. I później należy marchewkę z cebulą ostudzić. Marchewkę już mam ostudzoną. I teraz dodaję pokrojoną szynkę. Szynkę pokroiłam sobie w takie paseczki. Dodam również dwa ząbki czosnku. Czosnek podkreśla smak sałatki. I dodajemy majonez, kwaśną śmietanę, szynkę i część szczypiorku. Pozostały szczypiorek dam na wierzch sałatki. Sałatkę należy dokładnie pomieszać i dać do lodówki na 30 minut. Jeszcze doprawiamy solą i pieprzem. Solą uważamy, ponieważ szynka jest niekiedy słona i uważamy solą. I tak oto wygląda sałatka śniadaniowa. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sałatka śniadaniowa.